Wystawa, którą dzisiaj otworzyliśmy, nosi polski tytuł Cząstki Wszechświat, a angielski tytuł brzmi Accelerating Science. Możemy oglądać od dzisiaj, codziennie, aż do wczesnej wiosny przyszłego roku. The new exhibition will show you what CERN is about and what is the big themes of CERN. It's about where do we come from, where does our universe come from, what are particles and what are we made of, what are the forces between them, and it will also tell you about the mysteries of the universe. You will find out also about CERN itself, what are the technologies we are using, how did we find the Higgs particle, for example, and finally, very important, we can also tell you what are all these technologies which we develop, what are they good for in your daily life, including the World Wide Web, including medical applications, which save a lot of lives nowadays. Wystawa pozwala zobaczyć, w jaki sposób badamy te najmniejsze cząstki, w jaki sposób skonstruowane jest to ogromne laboratorium, czyli wielki zderzacz hadronów pod ziemią w Szwajcarii, częściowo także na pograniczu Szwajcarii i Francji pod Genewą, gdzie do wielkich prędkości rozpędzane są cząstki, a następnie zderzane są i efekt tego zderzenia obserwowany jest przez naukowców, przede wszystkim przez bardzo czułe detektory, urządzenia, które pozwalają to analizować. Na tej wystawie możemy lepiej to zrozumieć. Wystawa jest dostępna dla każdej osoby, która po prostu przyjdzie do Kopernika, kupi bilet i nie trzeba żadnych dodatkowych, specjalnych zapisów, stoi w głównej części Kopernika, czyli bagażu.